Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniem.b. Dzisiaj zapraszam Was na nowy film i będzie to film o prezentach dla dzieci na roczek. W moim otoczeniu nie ma zbyt wielu małych dzieci i ja zawsze mam problem z tym, co im kupić i wtedy przeczesuję internet w poszukiwaniu różnych inspiracji, ale też mam 3-letnią chrześnicę i tutaj robię obserwacje, co się u niej sprawdza, a co nie. W związku z tym chciałam Wam tutaj podrzucić kilka pomysłów, które ja uważam za fajne, z których ja skorzystałam, które wiem, że na przykład właśnie u moich chrześnicy się sprawdziły. Także jeżeli jesteście ciekawi, co kupić małemu dziecku na prezent, na przykład na roczek, ewentualnie może być też na chrzciny, ale nie wszystkie pomysły, albo właśnie takiemu małemu dziecku na urodziny, nie wiem, 2-3 latka i tak dalej, to koniecznie zostańcie ze mną. Mam tutaj spisane wszystkie pomysły w moim magicznym zeszycie i numer jeden moim zdaniem to są sztućce. Ale nie byle jakie sztućce, nie żadne plastikowe, tylko metalowe sztućce firmy Gerlach. Mam nadzieję, że one jeszcze są dostępne na Allegro. Jeżeli znajdę, to Wam podlinkuję na dole. Ja zamawiałam takie na Allegro właśnie dla mojej chrześnicy na chrzciny ponad 3 lata temu. I uważam, że to są bardzo fajne zestawy, dlatego że są to zestawy dla dzieci. Była tam łyżka, łyżeczka, nóż i widelec. Jest to taki zestaw bajkowy, z różnymi postaciami właśnie tam, czy z wróżkami, czy ze smokami, czy ze zwierzątkami, także fajne, zabawne dla dzieci, ale można też zamówić te sztućce z grawerem i ja właśnie takie moje chrześnice na przykład na chrzcinę zamawiałam, z wygrawerowanym imieniem i wtedy jest to taki prezent personalizowany. Wiem, że spotkał się z dużą aprobatą zarówno rodziców, jak i samej obdarowanej Anielki i wiem od rodziców, że bardzo dobrze im się sprawdziły te sztućce, że już od najmłodszych lat, jak tylko zaczęła jej samodzielnie, to sztućce się bardzo dobrze sprawdzały, do tego stopnia, że poproszono mnie o drugi zestaw, także dostała moja chrześnica w prezencie dwa zestawy takich metalowych sztućców. Są to fajne sztućce, takie ciężkie, stalowe, ze stali nierdzewnej, solidnie wykonane i myślę, że na lata posłużą. Nie jest to żaden plastik, który może też jakoś uczulać, reagować i tak dalej. A tak jak mówię, są ładnie zapakowane, ładnie wykonane w takich pudełkach tłoczonych, kolorowe, zabawne, ale też z możliwością personalizacji. I jeżeli właśnie nie na chrzciny, tak jak ja to dałam już z zapasem na chrzciny, to myślę, że na roczek, kiedy dziecko za niedługo zacznie samo jeść, to też jest fajny pomysł na prezent. Kolejny pomysł na prezent, taki podsłuchany trochę w pracy od znajomych, to moim zdaniem rowerek biegowy. I również jest to pomysł na chrzciny, kiedy to będzie prezent z zapasem na późniejszy czas, ale też właśnie na roczek, jeżeli dziecko nie ma takiego rowerka, to myślę, że też może być fajną opcją. Tego typu rowerki nie są już takie horrendalnie drogie, a jeżeli tylko właśnie dziecko jeszcze nie ma takiego prezentu, to myślę, że zarówno dziecko, jak i rodzice się z tego ucieszą i że sprawi to wiele radości dziecku. Jest to taka zabawka rozwijająca zarówno jakieś tam umiejętności motoryczne, jak i utrzymanie równowagi i że to jest taki wstęp fajny do takiego już zwykłego rowerka. Kolejnym pomysłem na prezent są zabawki edukacyjne, wszelkiego rodzaju, czy to pianinko szczeniaczka, uczniaczka, które też sama podarowałam, czy właśnie szczeniaczek, uczniaczek, czy jakieś inne grające i śpiewające zabawki. Chociaż z tym trzeba uważać, bo tego typu zabawki czasem są znienawidzone przez rodziców, którzy potem muszą wyciągać z nich baterię, bo jak to cały czas gra i śpiewa, to bywa irytujące. Także jest to fajny pomysł na prezent, ale upewnijcie się, czy rodzice nie mają nic przeciwko. I tutaj, jeżeli chodzi o firmy, to chyba taką najbardziej popularną jest Fisher Price i taką najbardziej solidną, także myślę, że ten kierunek mógłby być słuszny, jeżeli wiecie, że dziecko nie ma jeszcze tego typu zabawek, żeby też nie zdublować tego pomysłu. Kolejnym pomysłem na prezent mogą być zabawki drewniane, zarówno klocki, jak i jakieś samochodziki. Jest to już taki prezent troszkę droższy, bardziej oryginalny, ale myślę, że przez takich proekologicznych rodziców będzie to bardzo docenione. Natomiast jeżeli rodzice nie mają nic przeciwko plastikowi, to ja gorąco polecam klocki Lego Duplo. Ja sama pamiętam, że jako dziecko bardzo lubiłam się bawić klockami Lego Duplo. Później miałam też Lego, ale wcześniej właśnie Duplo. Wtedy to była taka nowość na polskim rynku, bo to był początek lat 90., ale chyba do dzisiaj gdzieś u mojej mamy jest schowany taki dosyć duży zestaw klocków Duplo w takim żółtym pojemniku. I ja pamiętam, że uwielbiałam się tym bawić, nawet już jak miałam trochę więcej lat, także jest to taka zabawka
Myślę, że spokojnie tam do 5-6 roku życia dziecko się będzie tym bawić. Jest fajne też to, że te klocki można ze sobą łączyć, czyli możemy dokupywać kolejne zestawy i wtedy to wszystko będzie razem ze sobą pasować i można powiększać tę kolekcję. Na dzień dzisiejszy jest strasznie duży wybór tych klocków. Ja pamiętam, że ja miałam taki ograniczony ten zestaw, bo tam była rodzinka ludzików, mieli wózeczek, mieli jakieś wagoniki do jeżdżenia i potem już były tylko takie prostokątne i kwadratowe klocki i nie było tego za wiele, a teraz jestem po prostu oczarowana, że są samochodziki, samolociki, pizzeria, sklep, zamek, cuda na kiju. Także w zasadzie tylko od zasobności naszego portfela zależy, jaki zestaw wybierzemy, bo są zestawy po kilkaset złotych i po kilkadziesiąt złotych, także można tutaj też właśnie dostosować prezent do naszego budżetu, a myślę, że zarówno dziecko, jak i rodzice się ucieszą. I też jest to fajny pomysł na prezent na roczek, bo te klocki, jak obserwuję, są albo od 2 do 5, albo od 1,5 do 5, także myślę, że już na roczek można taki prezent sprawić i że dziecko nie zrobi sobie krzywdy na przykład tymi klockami, nawet jeżeli dostałoby je troszkę wcześniej do zabawy, ponieważ elementy są dosyć duże i właśnie zaprojektowane z myślą o dzieciach. I ja sama teraz, wybierając się na roczek niedługo, zastanawiałam się właśnie, jaki prezent wybrać i muszę Wam powiedzieć, że wahałam się między drewnianymi klockami a Duplo, ale jednak wygrało Duplo, ponieważ teraz przed świętami w sklepach jest bardzo duży wybór tych klocków, nawet większy niż zazwyczaj, także warto się teraz rozejrzeć i zaopatrzyć w jakiś zestawik. I właśnie wybrałam zestaw dla chłopca klocków Duplo, także mam nadzieję, że się ucieszy i że rodzice również będą zadowoleni, ponieważ nie jest to żadna grająca zabawka. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby tutaj młodzieniec obdarowany był zadowolony. Jeżeli taki film z inspiracjami Wam się podobał, to dajcie koniecznie kciuka w górę. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze pomysły na prezent na roczek dla dziecka. Może ktoś jeszcze skorzysta z tej inspiracji, ja też będę tam podczytywać, ponieważ dla mnie małe dzieci to jest w ogóle temat zagadka, także też zawsze szukam inspiracji w internecie. No i to już wszystko w tym filmie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał, zapraszam na bloga, Facebooka, Instagrama, wszystkie linki w opisie na dole i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!